Do tak niebezpiecznych zdarzeń na słynnym zakręcie Mistrzów w Rudzie Śląskiej jeszcze niedawno dochodziło regularnie. Było lekko mokro i to spowodowało, iż samochód stracił przyczepność. Kobieta nie zapanowała nad nim. We wtorek 24 stycznia samochód ciężarnej kobiety, która jechała z dzieckiem drogową trasą średnicową w kierunku Gliwic, wypadł z drogi. Kobieta miała dużo szczęścia, skończyła się tylko na złamanym palcu. Jednak w przeszłości takie sytuacje były tu normą. Od kiedy ten maszt w ogóle tam powstał, było tam około 5-6 zdarzeń, gdzie w latach wcześniejszych tyle zdarzeń potrafiło być w jednym miesiącu. Tam w 2020 roku takie apogeum to było 10 zdarzeń na tym zakręcie w ciągu jednego miesiąca, a 5 w ciągu jednego dnia. Kierowcy zaczęli się pilnować po tym, jak stanęło tutaj to urządzenie. Jednak w tym tygodniu okazało się, że z fotoradarem na drogowej trasie średnicowej jest coś nie tak. Niektórzy dzwonili na policję w Rudzie Śląskiej, bo nie byli pewni, czy nie zostaną ukarani za przepisową jazdę. Główny inspektorat transportu drogowego uspokaja, że nie dostaną mandatu. Jednak wygląda na to, że na razie nikt go nie dostanie, bo fotoradar jest wyłączony. Z konieczności między innymi tutaj skalibrowania wyników i dostosowania ich do działania w systemie automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym. To urządzenie nadal jeszcze jest w tym trybie testowym. No, mam nadzieję, że niezwłocznie zostanie przełączone już znowu w tryb rejestracji naruszeń. W najbliższych dniach wykonawca ma rozpocząć naprawę urządzenia. Jeżeli usterka się okaże jakaś poważniejsza, nie przewiduję, ale jeżeli gdyby się okazała poważniejsza, no to radar będzie musiał przyjechać do naszego laboratorium, żeby dokładnie sprawdzić, co się dzieje. Natomiast no, my pracujemy sprawnie, szybko, więc podejrzewam, że w ciągu kilku dni maksymalnie będziemy wiedzieć, co się dzieje. I mam nadzieję, że urządzenie też wróci do swojej ciężkiej, pracowitej służby. To faktycznie mocno eksploatowane urządzenie. Fotoradar w Rudzie Śląskiej jest w czołówce pod względem liczby wykonywanych zdjęć. W zeszłym roku, od marca, gdy został uruchomiony, zarejestrował prawie 21 tysięcy wykroczeń, spośród których większość to przekroczenie prędkości w przedziale od 11 do 20 km na godzinę. Takie wymuszenie pierwszeństwa przejazdu na rondzie to niemal codzienność na śląskich i nie tylko drogach. Temu kierowcy samochodu ciężarowego nie spodobało się jednak coś jeszcze, a nagranie z jego wyczynami trafiło na policyjną skrzynkę Stop Agresji Drogowej. Odsunął szybę z kabiny, gestykulował coś w kierunku tego kierowcy. Następnie zjeżdżając z ronda zjechał też na zatokę autobusową, a gdy ten kierowca samochodu osobowego zbliżał się, ponownie zajechał drogę, powodując ponownie zagrożenie dla tego kierowcy. Do zdarzenia doszło w miejscowości Wieszowa, niedaleko Tarnowskich Gór. Policji udało się ustalić, że sprawcą jest 56-letni mieszkaniec województwa świętokrzyskiego. Za stworzenie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym dostał już 20 punktów karnych. Odpowie także przed sądem. Zdaniem psychologa transportu Wojciecha Korchuta, takie agresywne zachowania na drodze pojawiają się nie tylko wśród zawodowych kierowców. Wpływa na to kilka czynników. Droga jest takim elementem, który wyzwala te zachowania agresywne, ponieważ jest tam kumulacja takich negatywnych bodźców, między innymi rywalizacja, między innymi zagrożenie czy poczucie jakby indywidualności i gdy dochodzi do naruszenia tej przestrzeni psychologicznej, no to jest automatycznie wyzwala się zachowanie agresywne. Często kiedy dochodzi do naruszenia tej psychologicznej przestrzeni, naruszane są też przepisy ruchu drogowego, a to może skończyć się nie tylko mandatem, ale i poważnym wypadkiem. Wprawdzie roboty w medycynie nie zastąpią człowieka, ale mogą znacząco ułatwić mu pracę. Kilkudziesięciu lekarzy i rezydentów zrzeszonych w Śląskiej Izbie Lekarskiej wzięło udział w warsztatach z obsługi robota Da Vinci. Jak mówią, pierwsze wrażenia są zaskakująco pozytywne. Porównam może do laparoskopii, tak, bo tutaj możemy te porównać operacje dużo łatwiej. Przy narzędziu robotycznym te ruchy są bardziej płynne, precyzyjniejsze. Natomiast przy laparoskopii no niestety ten ruch trwa dłużej, my musimy sami koordynować konkretnie co chcemy zrobić, to nam robot troszkę pomaga, tak? Jest bardziej taki intuicyjny. Chirurgia robotyczna to przyszłość, nie tylko z powodu samej techniki. W samym województwie śląskim średnia wieku chirurgów to 61 lat, a nowoczesne technologie mogą zachęcić młodych lekarzy do wyboru chirurgii jako specjalizacji. Roboty to także plus dla pacjentów, którzy operowani są w sposób mało inwazyjny, co z kolei wpływa na czas i przebieg rekonwalescencji.
W grę wchodzi przede wszystkim operacja na gruczole krokowym. Już w Polsce takie operacje są wykonywane i wiem, że tutaj na Śląsku także trwają przygotowania do tej operacji. W trybie robotycznym oczywiście. Duże zapotrzebowanie w dziedzinie ginekologii, w dziedzinie chirurgii onkologicznej, nawet chirurgii dziecięcej, no i oczywiście chirurgii ogólnej. Technologia robotyczna stosowana jest na świecie od prawie 25 lat, jednak w Polsce dopiero kiełkuje. Dziś z Da Vinci korzysta 75 certyfikowanych chirurgów w 23 placówkach w kraju, a na całym świecie wykonano z jego wykorzystaniem ponad 11 milionów operacji. Od kwietnia 2022 roku operacje nowotworu prostaty są w Polsce refundowane, co może wpłynąć na zwiększenie popularności i zapotrzebowania na chirurgię robotyczną. Zmniejsza się liczba osób koniecznych na podczas operacji, zwłaszcza jeżeli chodzi o laparoskopowe, tutaj porównując operacje, ponieważ chirurg sam ustawia kamerę w robocie, a podczas operacji laparoskopowych potrzebna jest dodatkowa osoba, która reguluje ustawieniem kamery. To zresztą bardzo sobie chirurdzy chwalą, że są jakby niezależni, że to oni wszystkimi narzędziami sterują. Co jednak istotne, robot nie zastępuje pracy rąk chirurga, lecz ją wspomaga. Plac Konstytucji 3 maja w Tychach przejdzie metamorfozę. Zostanie tu posadzonych 18 wysokich drzew i krzewy ozdobne. W pobliżu powstanie droga rowerowa, będą też rabaty kwiatowe. Zdania mieszkańców są, jak to zwykle bywa, podzielone, choć zdecydowanie więcej jest opinii opowiadających się za zmianami. Bardzo dobrze, bo to jest jedne z brzydszych miejsc w tym terenie. Warto zagospodarować. Oczywiście, że warto. Takie pomysły mi się podobają, jak jest coś właśnie tak zmienione. Obecnie ten plac jest brzydki? Brzydki. Zwłaszcza ten parking. No to dobrze. Przydadzą się takie zmiany? Jak ma być kolorowo, nowa nawierzchnia, nie ma sprawy. A to jak najbardziej jest. To akurat jest pozytywna zmiana. Jak nie mają sobie pieniędzy, to nie robią. Bo według mnie to jak teraz jest, powinien tak wyglądać. Czyli jest teraz dobrze? Bardzo dobrze na razie. Miejsca parkingowe nie znikną, ale spore zmiany przejdzie sama nawierzchnia parkingu. Jedna rzecz się nie zmieni, to dalej będzie w części parking dla mieszkańców, ale nierówna betonowa nawierzchnia zostanie zastąpiona płytami ażurowymi, półprzepuszczalnymi. To bardzo ważne w czasach zmian klimatycznych, by nadmiernie nie uszczelniać przestrzeni w miastach. Projekt przebudowy Placu Konstytucji 3 maja jest już gotowy. Inwestycja ma kosztować miasto ponad 1 600 000 zł, a jej budowa zakończy się we wrześniu tego roku. Bieg z sercem wraca po przerwie spowodowanej pandemią. Już w najbliższą niedzielę na starcie w Parku Śląskim stanie rekordowa liczba uczestników, a cały dochód z wpłat za wpisowe zostanie przekazany na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku zainteresowanie biegiem było tak duże, że lista zgłoszeń została zamknięta już kilka tygodni przed startem. Rozpoczyna się w Parku Śląskim i kończy się też w Parku Śląskim. Start i meta jest zorganizowana pod Stadionem Śląskim, pod bramą numer 1 przy polach marsowych. To będzie trasa mierząca 7 km, będzie można ją pokonać albo biegnąc, albo z kijkami, Nordic Walking. Będzie przebiegać przez promenadę za Śląskim Zoo i później koło stawu Hutnik. Ósmy bieg z sercem WOŚP to jedna z kilku w tym dniu imprez sportowych, bo to właśnie na aktywność stawia chorzowski sztab, który w niedzielę uruchomiony zostanie przy Zespole Szkół Technicznych numer 1. Mamy również drugi rajd dla WOŚP-u, który będzie jechał ulicami miasta Chorzów. Mamy również zumbę, mamy animację dla dzieci i mamy lodowisko i basen, wejście za wrzutkę do puszki. Jeżeli chodzi o licytacje, to mamy ich prawie 25, z tego co dobrze pamiętam. Najciekawsze licytacje to jest piłka wicemistrzów siatkówki z autografami i z certyfikatem autentyczności. Mamy zwiedzanie Planetarium Śląskiego z Damianem Dąbrowskim, które idzie za 3000. Ósmy bieg z sercem wystartuje o godzinie 11. O tej samej porze wystartuje również rajd rowerowy.
Orkiestra zagra muzykę z gier. W lutym odbędzie się wydarzenie, które może zainteresować nie tylko fanów gier wideo. Będzie można posłuchać m.in. kompozycji Adama Skorupy, autora ścieżki dźwiękowej do słynnego Wiedźmina. Komponowanie muzyki do gier nie różni się praktycznie niczym od komponowania muzyki do filmu, a wręcz pokusiłbym się o stwierdzenie, że jest dużo trudniejsze. Poza tym Game Music Concert w Spodku zaoferuje też znacznie więcej niż samą muzykę w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Śląskiej. Ta muzyka symfoniczna jest połączona z mnogością bodźców wizualnych. To będą nie tylko trzy ekrany LED-owe, które będą na koncercie, ale to również będą pewne performance, które będą na scenie wykonywane obok sceny. To będą wręcz czasami zaskakujące elementy, które mają zszokować jak w grze, a może jeszcze nawet bardziej. Powiem szczerze, że jeden element jest taki, którego jeszcze nie zaznali Państwo na żadnym koncercie. O warstwę wizualną zadbali studenci projektowania gier i przestrzeni wirtualnej. Ich prace będą wyświetlane nie tylko na dużych ekranach. Każdy widz, który będzie chciał sobie zobaczyć to poszerzenie statycznego obrazu, będzie mógł pobrać sobie aplikację i już w swoim urządzeniu mobilnym, czyli telefonie, będzie mógł zobaczyć animację, która jest poszerzeniem tego pejzażu Katowic, który będzie mógł odkrywać właśnie jakieś elementy z konkretnych tytułów gier. Koncert muzyki z gier komputerowych, podczas którego publiczność posłucha ścieżek dźwiękowych m.in. z Assassin's Creed, Diablo 2 i League of Legends, odbędzie się 17 lutego. Bilety są nadal dostępne.